Łe, UMD! Nie tak. Łe! Big fish! Big fish! O! Big pike! Koriutek, big pike! Udało się zrobić, warunki nowe znacie, obiekt poznaliście, trochę się zmienił. Chciałem tylko przedstawić sponsorów naszych zawodów. To są dwie firmy i dwie osoby. Maciek Iwiński, wiceprezes naszego koła, firma Color Graph. Proszę. Brawo. I Piotr Nalewajek, firma okulistyczna Tęczówka Białystok. Dzięki nim łatwiej jest każdemu z nas udźwignąć tę imprezę. Oprócz tego są oczywiście nagrody dla najlepszych zawodników. No i chcę przedstawić też po więcej niż półtora rocznej przerwie naszego fana, naszego koła, człowieka, którego znacie, który właśnie teraz udaje, że nie o nim mówię i filmuje. Jacek Kolendowicz jest z nami. Proszę bardzo. Poważnie, bardzo miło, że jesteś z nami, bo jak pamiętasz, nie wiem, ci szczególnie młodzi członkowie koła, Jacek 20 lat temu uczył nasze koło, jak się profesjonalnie robi zawody i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Jeszcze zawody Pogorzelec, 96 rok, jeszcze z Zbyszkiem, Zaleskim, tak. A potem to właśnie klub, zaczęło, klub, że... Klub spinningowy wiadomości wędkarskiej. Więcej powiem na sali wieczorem, prawda? Tak, bo dzisiaj mamy zawody. Koledzy, słuchajcie. Ale poczekaj, ja muszę, mogę? A, nie, no ja właśnie. Ja chcę jedną rzecz dodać, panowie, nie wiem, czy wiecie, bo ja to przypominam z upamiętnością i będę, że koło wtedy było przy MTT, tak? Tak. Teraz jest koło... Towarowa 33. Tak? Towarowa 33. Towarowa 33. To było pierwszy organizator zawodów w Polsce, nie tylko pierwsze koło, które zrobił zawody no kill. Pierwszy. Tomek z Maćkiem zrobili na tym jeziorze, to było historyczne pierwsze. Ja tylko w tej chwili daty dokładnie nie pamiętam. 91. Nie, albo wcześniej. Tak, jeszcze. Bo były zawody no kill muchowe, były z Pławikowa, Spinnik nie miał zawodów no kill, bo został w tyłu. Po 96. I koło właśnie... Wymyśliliśmy. Zostało wymyślone, były chorągiewki już wtedy, byli tak, sędziowie, którzy pływali, ta formuła tak się do dzisiaj utrzymała. I także utrzymała tutaj brawa dla tego koła, które było prekursorem zawodu. Tak było, i wypuść. Tak było. Catch and release, tak? Ciutko truchtę rozgrzewka. Marcinku. Truchtę rozgrzewka. Siemanko wszystkim. Kiełbasę zjadłem. A jak zjadłem kiełbasę, to zawsze połowie. Jesteśmy na zawodach na wiartlu. Omulo. Marcin zjadł omulo. Omulo. Kiełbasę z cebulą. Żeby nie było, walka będzie fair play. Pomaga, Marcinek pomaga koledze. Uzbroić. Przynęte. Kolega chciał akurat na płytko wodę. Rekina. Co tam na jedną kotwiczkę, czy dwie? Na dwie. Dobra. Na dwie, żeby spadów nie było. Żeby miał chłopak większe szanse, tak? Na dwie. Kółeczka łącznikowe. Sawacz to nie znaczy, że najlepsza, no ale... No pewnie, że nie. Adaś nie musi o niej wiedzieć, że jest taka, wiesz... Ona już jest taka coś, taka, wiesz... Wygrzebałem gdzieś tam w pudełku. Co tam nie pogniewa się? Jak mu rekin odpłynie. Jak mu rekin odpłynie, dokładnie. A czy pierwszy rybek chyba polują? Nie. A zmyłka była. Zmyliśmy cię. A nie udało się. Jak tam głębokość? Mówimy, że nie? Trzymać. Pięknie. Centralnie dzisiaj łowimy na blatach. Na razie na blatach, a później walniemy tonie, ale na razie na blatach. Ale ja widzę, że w toni bardziej na głębokim była ryba, jak na płytkim. Na płytkim to jest ciężko, wiesz, tą rybę, bo jak masz 3 na metry, ciężko, tak. No masz 3 metry, masz mały stożek, nie? A ryba będzie stała metr pod powiem, to już jej nie widzimy tak naprawdę. No.
piękny już. Lekko zapięty. Dobra, nie wariuj. Ładna ryba, do miary. Piękna. Dobra, najedziesz? Nie wyskoczy, nie wyskoczy, dobra. Ale pięknie chodzi. A chciałeś na głęboko. Ale pięknie, tak chciałem powiedzieć, że z tych szafów wyskoczy. Jest, piękna rybka. Jest. Tak, mamy już rybkę pierwszą. Polujemy do Ty, jak to jest? My do sędziego czy sędzia do nas? Do sędziego, tak. Oczywiście. Pierwsza krew za nami. Ale widzisz, mówiłem, ja miałem w ogon podgryzienie gumy, ty masz twardą przynętę. Kotwic musiał uderzyć. Tak jest, kotwica to kotwica, tak? Dokładnie. Ale delikatnie też zapięty, dziubek sam. No właśnie. Delikatne uderzenia. Słynne rękawice Jacka. To tym razem wziąłem dwie prawe i się cieszę, że nie dwie lewe. Jacek Kolędowicz może wpisać. Po 60 ma. 68. No. Dobra, ale to nam tak, tego siatkę. Z WND dodaj. Z WND. Z WND. Jacek wie, o co chodzi. Dawaj, bo odpływamy. Wyciągaj go, wyciągaj. Kurczę. Weź go za grzbiet. Nie chcę, bo ładnie wziął. Szafka, ty. O, Adasia, dobra. Odkupi się, to trudno. A ile tutaj jest? 4, no nie wiem, czy się ściągnie. A pięknie. Delikatnie. Właśnie zrobiliśmy pomiar ryby. Tomek stracił siatkę u mojego sąsiada, musisz teraz odkupić. Trudno. I kłódka jeszcze była, chuj wie od czego. Kłódka jaka, ty. No właśnie, jak kłódka. No tak, bo ona poszła na dół, bo kłódka była. A ja nie wiem, czy to kłódka nie była od łódki. Nie, bo on miał siatkę. Aha, no mniejsza o to. Tak czy tak na razie prowadzimy, w sensie nasza łódka prowadzi. Tomek tutaj na razie jest na topie, tak? Na topie. Masz pole position. Bo są dwie ryby tylko złowione, z czego jedna tam 47. 7. No i twoja 68. Tak jest. Mamy bardzo dobry drift. Centralnie przez ten. Po samym rancie idziemy. Jest u Tomka. Tylko uważaj, bo to jest moja plecionka, Tomek. Musisz tak go, prowadź go na stronę silnika, bo ja teraz nie zwinę, bo mam brodę. No i dobra, okej. Okay. Dobra. Ja pierdzielę, Marcin, co się dzieje? Eldorado. O, kruciak. Ale do wymiaru będzie. O kurna, jak się on zaczął. Dawaj go teraz. O dobra, niech tak sobie wisi. Wypnij od razu. Wypnij, weź go od razu pod skrzelę, weź, póki masz dobrze, wiesz? Ma. 55. Tak, jak teraz, za 7. 55, poczekaj. Zrobię zdjęcie, połóż go. Tak, słońce to nie jest dobry, ale tam już chmury idą kolejne, także. Może zaraz to słońce zniknie. Bo tu na tej płytrze jak przepali tą wodę, to wiesz jak to jest. O, i tu jest sam ten rant. I zobacz, teraz słońce zaszło i będę brania mówić. O, a tam chłopaki właśnie podebrali rybkę. Ciekawe, czy duża. No, taka 60 stąd widzę. I mówiłem, co powiedziałem? To ta, co mi uderzyła. Ale nie, no to ta nie jest ta sama, ale co powiedziałem? Dobre miejsce. Tak powiedziałem? Się. O, dobre miejsce. Tym ręką będę musiał ją podebrać. Długa w koszu może będzie, jak nie spadnie. Nie, spaść nie spadnie. Czekaj, Tomek. Muszę zwinąć przynętę na szybko. Nie wyciągaj jej tak. Nie. Marcin, bierz. Nie wyciągaj jej tak, bo to... Tak. Dobra, czekaj, to najpierw wyznę. No, bo ja no tak, wiesz, trzymam 7. 8. 8, 48 ma. Będzie. W podbierak. Kurde, 8. Już
To 47 i 58 chyba miały. Z tego cośmy mierzyli. Słuchaj, jest 49. Ale muszę mieć kartę. A, czyli 49 nawet. 49 na leżącej płaskomiarce 49. Tak, wypuszczaj go, Jacek. Tak. Nie zrobicie fotki, nie chcecie? Nie, Jacek, my takich ryb nie fotografujemy. Co? Taką rybką. To wiesz, one są tylko do zapunktowania, Jacek. To nie są ryby do zdjęcia. Ale poczekajcie, bo ja nie notuję kartę, muszę dostać. 49. A pierwszy był jaki? Zaraz. Dobra, 49. 49 teraz. A drugi 57. No to trzy. O, to jest lepiej. 49. Ło. Nie trafiłem. No, ale ten dostał takiego... Nie, bo chciałem go głową mi się wiesz. Mogę dostać kartę startową, żebym zapisał. Wiesz, bo tutaj też jest blat taki płytki z tej strony i ona się tutaj trzyma raczej. To jest prawa, lewa strona wyspy, ale lewa strona odtąd popatrzy co ty sobie jest moim zdaniem lepsza. Adaś, bo wiesz, Tomek był bardzo zaaferowany tym wszystkim. Wyjął rybę, ale siatki nie przyczepił i siatka spadła na dno. Tam płytka była od razu w dół. Ta kłódka nie jakaś mocno istotna. Złota. Ja pierdolę. Wracamy, kurwa. Wracamy jak tak. Wracamy, tam trzeba spinningować. Chodźcie, pomożecie, przeoramy te dno. 12 seconds later. Nie znam tego w ogóle, Rysiu. Co to jest? Pokaż. A co, a mówisz od tego? Ja mam daję. Jednastka, to jest szok. Teraz pytanie. Nie zgadnie, nie ma szans. Nie zgadnie, Rysiu. No ba, nie zagrywamy. A skąd ma wiedzieć, nie dostał, to nie zgadnie, no. O, zobacz, jaki tutaj ten ładny pieniek drzewa leży w wodzie. No, i tutaj powinien siedzieć. O, zobaczymy. Może tu okoń się trzyma, wiróweczką przelecę, zobaczę. No grubo, powiem ci, takiego zacięcia nie widziałem. Nie, no nie mam miary, no co? Nawet... Myślałem, że nie, że uważam. Ale jakżeś go wysz... No nie, no. Kurna. No, no torby z przydętami go wrzuć. To jest dużo zarośla, ale są moczarki. Jakieś kurna dziwne glony, ale nie ma w ogóle rdestu, nie? W ogóle nie ma rdestu. Mamy dzisiaj naprawdę ciężkie warunki. Pogoda słońce się... wychodzi, gorąco jest mega. Zachodzi, ciężkie jest warunki, zimno. Dokładnie, jak Tomek mówi. I no widzimy, ktoś tam jeszcze jakieś ryby wyciągają, ale wszyscy mniej więcej w tej samej linii. Wszystkie łódki stoją mniej więcej w jednej linii. I tylko tu, tak jakby na tym blacie, tak jakby te ryby powychodziły, nie? A to jest głębokość ta sama, wszędzie głębokość 2 metry. Tak, ale tutaj właśnie na tym blacie wszystko stoi. Spływamy, aby zmienić baterię. Niestety akumulator nam nie wytrzymał. O, już rozłącza i koniec. Dupa z płynięcia. Tak, to się mówi dupa z króla. Dupa z króla. O, Tomka nowe powiedzenie. Dupa z króla. Co? Baterii im starczy na tej? Starczy im, no. Da, zaraz baterię zmienimy i płyniemy. No. Ale to malutkie ząbki to. Drobne jak sieczka. O, jako. Jaka przydęta, w sensie wielkość, taki szczupak, nie? Słuchajcie, będąc na Mazurach, zawsze, ale to zawsze należy wypić lemoniadę mazurską i orążadę krynkę. No inaczej to przynosi pecha. To gorzej niż banany w bakiście, mówię ci. Szczupak Tomek. Banana, bo mam szczupak. Mamy. Arian. Szczupak Tomek. Najgorsze, wiesz co ci powiem? Że on jest do miary, a to już jest po 15:30 już zawody skończone. Kijek do 14 gram, do tego salmo, normalne salmo, które używam do łowienia, czego? Pstrągu. Powiem ci, że salmo to jest salmo. Piękny. Tomek, ja go szybko tylko machnę i nie będę... A już. O, już się sam machnę. Dobra. Chodź. Szarp go. Chodź. Oczy go już.
Chodź. Chodź. Pięknie, Marcin. No ale co z tego, jak jest? Jak jest, jak po, jest po zawodach. Po zawodach. Ty, no. A Marcin dopiero teraz się odpalił, ty. Słyszysz? I to jest Salmo Hornecik. Hornecik tonący. Malutki. O, jak kotwiczkę wygiął. Ja pierdzielę. Kotwiczkę mi wygiął delikatnie. Salmo Hornecik. Dzisiaj są dwa dramaty. Ja zapunktowałem po zawodach. A dwa, nie ma w ogóle skupnięć o konia. Co się dzieje z okoniem? Tak, ale tam jest bardzo zarośnięte zawsze. Chcesz, to możemy przepłynąć, ale tam to okonia na pewno nie będzie. Szczupak jedynie. Tak, ale tam kruciaki też wychodziły. Jest, okoń. Co? Okoń. Siedzi? Tak. Widziałeś? Spał. Nie spał. A nie, nie. O, patrz, i ten by był do miary może nawet. Ja pierdzielę, ale chryja. Ale siedzi. Siedzi ci? Też, ale widzisz, no, mi też spadł. I ten drugi widziałeś, jak dokąd doprowadził. Bardzo, bardzo daleko prowadził przynętę. No ale Tomek, umówmy się, no to nie są okonie, no. No nie. To są okonki. Ale siedzą tam. No nie, musisz włączyć. Jest Marcin, to jest, po zawodach Marcin się odpalił. Brawo Rutek, Big Pike, całe 40 cm. Wow. Łe! Piękna rybka. Riba. Piękna, piękny grubasek. Riba. Płynęliśmy jeszcze na dwie godzinki. Zaczęliśmy łapać. Słuchajcie, ja go puszczę, to wiadomo. Hop! Oj, szedł. Oj, szedł. Szkoda, że nie mierzyliśmy. Kończymy na dzisiaj łowienie z tematem. Idziemy teraz na kolację. Ale zestawy rozmontowuję, Tomek. Obcinam wszystko, zestawy rozmontowuję. Koło, to sorry, ale nie ma szans dzisiaj. Przepraszam was. Nalazł ci? Koniec, większe zioło i dobrzego, jak to mówią, tak? Słuchajcie. Bardzo nas miło nam jest, że udało nam się zebrać zawody po takiej półtorocznej przerwie. I jak widać, trochę czasu to zajęło. Trochę czasu to zajęło. Miło nam, że naszym honorowym gościem jest Jacek. Koledzy, przystępując do podsumowania naszych zawodów, nie było źle. No jak Jacek mówi, że jest nieźle jak na polskie wody, to znaczy, że wiecie, że jest dobrze, nie? Jak on to powiedział mi, tam poprosiłem go, to nie jest najgorzej. No, stawka 23 zawodników, bo tylko 7 jest szczupak na jednego zawodnika, to nie jest najgorzej. A tak się martwi. Koledzy, ale tak. Przechodząc do meritum, do brzegu, tak, do zawodów. No, to tak jak Jacek szybszy był ode mnie i podsumował, złożyliście 26 szczupaków po rzeczy. 28 szczupaków. Plus 28. No, stawkę tak jak mówię, i dwa okonie. I to ma 30. Ładno, konia, a maj to bardzo ładne. No tak, jeszcze dwa po zawodach robię. Pierwsze miejsce z wynikiem 5 ryb. 6350 punktów zajął kolega Zatorski Robert. Jesteśmy zaskoczeni. Ale się udało. W końcu. Ale obiecał, co nie chciał. Brawo.
4 ryby. Nie, młoda para to tam. 3750 punktów, kolega Leszek Ryba. Trzecie miejsce z wynikiem 5 ryb, 3600 punktów. No to szczupaki regularne, ale cieńsze. Kolega Kamil Czyński, zapraszam. Czwarte miejsce z wynikiem 3 ryby, 3450 punktów, zajął kolega Tomasz Ziemiecki. Brawo! Tak mi rządzi. Jak na miękko. Jutro będzie lepiej. Jutro będzie lepiej. No, Tomeczku, gratulacje. WWW, WND. Tak jest. Pokaż.